To są facety w ogóle. O nie! A co to jest za zmywak? No powiem ci, grubo jest, naprawdę. Dlaczego to wszystko tak jest krótkie? Tak? Końcówka filmu jest najlepsza, słuchajcie, to jest najlepsza kreacja. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzynek Vlog. Dzisiaj jest ze mną moja mama. Dzień dobry. Dzisiaj będziesz bardzo samodzielna, bo... O, jedziesz. Nabieram powietrze. Do galerii. Galerii? Okej, okay, to jest dużo galerii, ale czego galerii? Do galerii handlowej. O! Wiecie, dla mamy to jest ogólnie koszmar. Będę chciała, żebyś mi wybrała 3 stylizacje. O nie, mamo. Historia jest taka, że jak miałam chyba ze 12 lat, to pamiętam, że mama nadal kupowała mi ubrania i ja wtedy już byłam na tyle dorosła, że stwierdziłam, że to jest koniec. Jakby od tego momentu już ja sama będę sobie kupować ubrania, bo po prostu za każdym razem jak mama mi kupowała ubranie, to było dla mnie takie, że mi się to nie podobało i nie chciałam tego nosić, więc bardzo szybko zrobiłam się samodzielna. I mama naprawdę nie lubi galerii handlowych, nie lubi zakupów i jedyne ciuchy, które kupuje... Sportowe. Tak, takie w góry, jak widzicie na Instagramie, jak gdzieś chodzi i tak dalej, ale jeżeli chodzi o takie ciuchy, wiecie, normalne, takie do noszenia, to wszystkie dostaję. Jak się z tym czujesz? Nie masz limitu jakby co? Nie masz limitu zakupów, wiesz, możesz lecieć grubo jak chcesz. Ale to znaczy cenowego nie mam limitu, tak? Tak, tak, tak. Po prostu 3 stylizacje. Kreacje. Tak. Ale sukienka, spódnica, jak... co razem z butami, ze wszyjami? Nie, jak? Bez butów, bez butów. Już bez butów. Aha. I ja to mam zrobić? Właśnie o to chodzi, inaczej to nie byłby challenge. Ja nie pamiętam, kiedy ty ostatnio w ogóle byłaś na zakupach. Kiedy kupiłaś normalne ubrania, a nie sportowe w górę. Pamiętasz? No, nie pamiętam. Jesteś gotowa? No, ba. Ja podejmę się tego wyzwania, najwyżej zostanę z tym wszystkim, czy tak mam, wyprawiona z powrotem. Zobaczymy, ja potem będę to zakładać i będę oceniać. A, okej. Okay. I widzowie no będą to, oceniać. No, myślę, że będziesz to zakładała, a potem się wszyscy wygwiżdżą i... O, ja mogę pójść do jakiejś pani i powiedzieć, żeby mi coś dobrało. Nie wolno, bo to nie będzie... Wolno. Nie, to będzie pobite gary. A może być sportowe ubranie? Nie, masz już wybrane będzie... sklepy, już masz wybrane sklepy i w okay. tych sklepach musisz zrobić zakupy. W każdym sklepie jedną stylizację, mamo. A ono 3 dobra. Sklepy? To już jest fair, naprawdę. Okay. Jak już są wybrane 3 sklepy i mam w nich tak. 3 zrobić 3 kreacje. Powodzenia, mamo. Dziękuję bardzo. Będziemy wybierać krótko i treściwie. Mam nadzieję, że mi to dobrze pójdzie. Tak, jedziemy najpierw do Bershki. Nic nie, nie wiesz o nazwa to w dla mnie nic mi nie mówi. Duży ten sklep. No jest, prawda, jest duży. W dużym sklepie duży wybór. Tym tak. Gorzej dla mnie. O! Ta z tą dziurą myślę. Już jest coś. No na mnie jest za długie, to ja będę musiała mieć długie obcasy. Nie, mój wybór odpada. Ale to dopiero pierwszy wieszak. Jeszcze a, mamy co? Nie, ale myślę, że byłoby oryginalnie łatwe. Dobra, pójdźmy. Ten okulary, żeby widzieć panoramy świata. A, czekaj, to są jeszcze jakieś inne sukienki. No z tej strony wybrać. Zauważyłam jedną rzecz. Że tu jest rozmiar jakiś mniejszy, bo jest przez sukienka i to jest XS i w razie czego to by mogło na Agę pasować. I to jest taki pomysł, że jak nie znajdę innego, to ta sukienka uważam, że jest naprawdę bardzo ciekawa. Najwięcej to bym leginsy kupiła, bo do tego sweter jakiś fajny był, okej. Okay. Aha, to jest spódnica, przepraszam. Ale co, taka wąska to dla kogo tu jest? O, głęboki wdech to był. To nie jest łatwe zadanie. Myślę, że pozostanę na pierwszym wyborze, czyli sukienkę. Sweterek? No, sweterek jest ładny, ale... Ale co do tego? Mi się wydaje, że najlepsze są te na początku, te ciuchy. Wiesz, to są jakieś spodnie? Czy to są dresy? To są facety w ogóle. Facety. Wrócę się, bo zaleciałam za daleko. Nie no, ja tego nie rozumiem. Przepraszam bardzo, ale dlaczego to wszystko takie jest krótkie? No dotąd, no. Nie, o, ze sznureczkami rękawy. Tak, no nie widziałam. No nie, gdzie ja to trafiłam? Wróćmy. Ja myślę, że to chyba najlepsze właśnie jest rozwiązanie. Najlepsza pierwsza decyzja i pójść. Tylko jeszcze do tego coś trzeba byłoby zaaranżować. Jestem, myślę, że zdecydowana na to, co wybrałam na początku. Proszę bardzo. Dobrze, dobrze. Jaki rozmiar? XS. Mówi, że pani nie mogę się pytać, co tu można.
do tego sukienki. Tam było takie lekkie oszustwo. Aha. Ale paseczek był ten, prawda? Aguś, co ci patruje? Myślę, że zawsze pierwsze były te lekkie. Po prostu. Jak pasuje to do tego? Przepraszam. Myślę, że jest ok. Żeby nie było tak pustą pod szyję. Kupujemy. Dobrze, to idziemy do kasy. A co to jest za zmywak? Autentycznie, zobaczcie, zmywak. Paula mi mówi, że tu się wyrzuca ciuchy. Tak, no tutaj... Co się robi? No, a te dziurki to coś? Ten zabezpieczacz. Okay. Tutaj się odklikuje i wrzuca się tutaj. Okay. A tutaj się wrzuca wieszaki. A to jest? Do? Kwitek tak, wychodzi. Tak, tutaj wychodzi się kawę. Jestem zadowolona bardzo. Myślę, że Agusia będzie też zadowolona. Dobrze, no to teraz idziemy do następnego sklepu, którym jest Stradivarius. Zrobię tak zwany najpierw przebiegnę przez sklep, zobaczę o co w nim chodzi. Torebeczka. O, to mi się podoba. Ta spódniczka mi się podoba. To sukienka? Sukienka nawet. Szaliczki. To jest praktyczne, fajnie. Okej. Okay. I do tego coś jeszcze. Co pasuje do tego jakieś ładne spodnie, prawda? Wygodne, bo na gumkę. Masz jaka torta? Nie wiem. Wiesz, przez ramię, nie? Na skos. Nie, na sensie. To. Kapeluszki nie, nie, kapeluszki nie będzie. Ostatni sklep, czyli Pull&Bear. Wygląda na to, że to chyba bardziej takie jeszonkowato coś, kortkowe. No co to jest? No co to jest? To się nosi? To się kupuje? No halo? No nie, to jest właśnie to takie halo. I podoba mi się. To jest jako pomysł. Zostawmy to jako pomysł. Barbie. Nie, nie, nie będziemy jakbyś w Barbie ubierać. Ja jestem chyba jakaś świecąca mopa. Cały czas mi się podobają rzeczy świecące. Czy to są szaliki jakieś? No przecież tego się chyba raczej nie zakłada, nie? Rozumiem, że tak trzeba jakoś byłoby to nosić, nie? To byłoby ten tyle. Tyle, tak? Dobrze. To idziemy popatrzeć. Mama wróciła i przyniosła ze sobą torby z każdego sklepu rzeczywiście. Powiedz jak było, bo ja nie widziałam tych twoich zmagań. Tak się napracowałam i już chciałam do domu. Ojej, ale było trudniejsze niż myślałaś, czy łatwiejsze? Trudniejsze było niż myślałam, trudniejsze zdecydowanie. Okej, bo jestem pewna, że ty myślałaś, że to będzie bardzo trudne, więc jeżeli było jeszcze trudniejsze niż myślałaś, no to znaczy, że przeżyłaś ten horror. Nie. Poszłam na instynkt. Okej, dobra, super. To jestem gotowa, słuchaj, na pierwszą stylizację. Okej, więc mamy Stradivarius. I czy to jest jedyna torba z tego sklepu? Tak, tu już jest wszystko. Tu coś widzę, że wystaje. Ja pewnie zaglądałam do tego. O, wow. Torba, ale zimowa. Słuchajcie, zimowa jest stylizacja z futerkiem. Kosztowała 109 zł. Taka trochę jakby miejsko-górska. O, ale patrz, tu ma taką kieszonkę zewnętrzną. No nie jest taka głupia ta torba. Naprawdę jest taka sympatyczna się mi wydawała. Sympatiko, dobra, czyli to będzie jako dodatek. Teraz wyciągam kolejną rzecz. Są raczej simply rzeczy, simply. O nie! Kupiłaś mi eleganckie spodnie w kant? No wow! Takie zwiewne po prostu. Zwiewne! Niezobowiązujące. No dobra, kogo nie zobowiązuje, tego nie zobowiązuje. Ja widzę, jak Paula się tam z tyłu śmieje. Ja się czuję zobowiązana teraz, żeby to założyć. W każdym razie są to spodnie z wysokim stanem i bardzo szerokimi nogawkami. 109 zł też, wow, ty idziesz, widzę, w tym samym klimacie jakby cenowym. Powiem szczerze, nie przyglądałam się na ceny, tylko na to, żeby to miało sens. Uuu, coś miękkiego, sweterek? Tak, sweterek.
No proszę, sweterek w pasy. Z cute suwaczkiem. Z cute suwaczkiem. Powiem ci, że na pewno bardziej pewnie bym widziała ciebie w tym, bo ja nie noszę raczej takich czarno-białych, ale to jest takie eleganckie. Do tego no rozumiem, troszeczkę, tak. Żeby było takie, wiesz, no. 139 zł. Powiem ci, że jestem bardzo ciekawa, jak będę w tym wyglądać. Chyba nie wybrałabym żadnej z tych rzeczy w sklepie. Bo ten sweterek jest spoko, ale jakby w pasy raczej bym nie wybrała. No. Pasy czy nie pasą? Nie pasą. Pasy mi nie pasą. Nie pasą mi te pasy. Zobaczymy, jak ja będę w tym wyglądać. Może się okazać, że będę wyglądała zabójczo w tylko tym. Jedne paski wybrałam, więc ale jak to przeżyjesz, to dalej. Ale nie czemu zdradzasz? No czemu wiesz, zdradzasz? A to bez zdradzenia. To jest po prostu... To jest po prostu ci mówię. Po prostu ci mówię. Dobra, pierwsza stylizacja, zakładam ją i będę oceniać. Proszę bardzo, do pasa są, tak? No wysoki stan, to znaczy do pasa, no, dobra. No nie są do pasa, to są biodrówki. Za długie spodnie są, ale tego się mogę spodziewać. To jest strasznie za długie. I mówisz, że to nie jest wysoki stan, no to ja nie no, wiem dla mnie gdzie to naprawdę jest taki... Taki już powyżej tak, pasa takie to coś. Jest wysoki stan no, dopiero? No, bo no. Dla mnie wysoki stan jest jak jest do pasa. No ale jest okej. To takie no na biodra w zasadzie się opiera. Zobacz, to się tak... Żeby takie za długie robili, ja pasy pajace. Mama właśnie ochrzeniła Stradivarius, że są pajace. Nie, że są pajace, bo mam za długie pajace, wyglądasz jak pajac w tych spodniach za długich, no. No. Muszę mieć szczudła jak w cyrku i będzie okej. Okay. A, to proszę mi wystylizować, co mam zrobić z tą bluzką? Czy mam ją schować do spodni, czy mam ją zostawić na zewnątrz? Tak, masz ją zostawić na zewnątrz. Zostawić na zewnątrz. Tak, tak. Dobrze. Czy mogę poprosić trepkę? Trepka, proszę bardzo, proszę. Pani toreweczkę. Czy ja mam myślę, że na ramię, nie, czy do ręki? Nie, do ręki, na ramię nie pasuje. Dobrze, dobrze. To, ja to musi być na ręce. Tak, ręce, tak. O. Stylizacja numer jeden. No może faktycznie to teraz taka jest moda, że się tutaj wkłada tę część przednią. No dobra, więc powiem ci tak. Ja bym się tak nie ubrała, ale ja bym się tak nie ubrała. Ja muszę was poprosić o wpisanie przez stylizację numer jeden, jak oceniacie stylizację numer dwa, jak oceniacie i tak dalej. Bo szczerze mówiąc... O! Tak? Coś tak, tak jest. Tak. Jak pani. No więc tak, spodnie są dla mnie za szerokie i wiadomo, no za długie. Sweterek jest całkiem okej, ale ja po prostu nie jestem pasiasto, biało-czarną osobą. Jakbym chodziła do pracy, do biura, to może bym kiedyś tak poszła, a ja... Bez tej torebeczki pewnie. Znaczy wiesz, to ona jest taka... Ona jest cute, ale może... Cute jest. Widzowie ocenią. Tak, czy ona jest cute, czy ona jest baran. Ale ogólnie, no chyba bym dała temu 3 na 5. O, to 3 no. To ja już jestem bardzo jest okay. Zadowolona. Jest okej, okay. No 3 na 5, bo wiesz, tutaj ten fajnie kolorystycznie dobrałaś, czarny do biało-czarnego, jest okej. Okay. W każdym razie, no za długie nogawki to jest jedno. Paula, jakbyś oceniła? Bez spodni powiem ci, że 5 na 5, naprawdę. Jakby się razem z torebką, tak? Tak, ale bez tak. Bez tak. Spodni. A ze spodniami, no to takie 3. Bo te spodnie niszczą wszystko. Co ty mówisz o sobie? Ale więc, jakie mam spodnie miałam wybrać? Ja też jestem za tym, że 3 na 5. Rzeczywiście sweterek jest taki jest bardzo przyjemny. Jest bardzo miły. Tak, właśnie tak, że... Więc okej. Okay. A taką torebkę byś nosiła? Tak. Ty? Tak. O. No. Bo spodnie do niczego. Mi się wydaje, że możemy przejść dalej. Czuję się teraz starsza. Myślę troszeczkę tak 10 lat. Przyszłam załatwić sprawę w urzędzie. Proszę mi nie ściemniać, że dzisiaj jest zamknięte, bo ja wiem, jakie są godziny otwarcia. Ja mam tutaj wszystkie pliki i wszystkie papierki, które są potrzebne. O, zapomniałam dowodu. Okej, ale zobacz, jakby w podglądzie teraz, jak nie widać spodni, patrz jak ładnie. Patrz jak elegancko. Nawet jak zamkniesz. A właśnie, zobacz, tu jest otwarty, widzisz? On nie jest przecięty taki na cały ten. Nie, dobra, no to sweterkowi dajemy 5 na 5 zdecydowanie. Torebce bym dała takie... 2. No, raczej tak. Ale rozumiem, jakby to jest takie całkiem fajne, ja po prostu w ogóle nie noszę torebek. Ale jest okej. Okay. Spodnie... Tak mi się wydaje. Druga stylizacja. Poproszę, chyba jestem na nią gotowa. Na pewno? Tak mi się wydaje, nie wiem, powiedziałam to chyba. To teraz jedziemy w odważną stylizację. O, bardzo dobrze. Spróbuj się w to wbić. O, okej. Okay. Dobra, jest to teraz Bershka. Zimowa kreacja. Nie bój, nic będzie dobrze. Miękkie. Tak. Zimowa. O, jakie ładne wycięcie na plecach. No, przez to wzięłam. Mamo.
to wycięcie, to wszystko w tej sukience. Aha, to tylko tyle was. Nie, 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 jeszcze są dodatki do tego. Poczekaj, już zaraz, a mogę się pozachwycać? Bardzo cię proszę, bardzo koniecznie proszę. Wręcz. Piękny kolor, czy był do wyboru inny kolor, pani Olu? Z wycięciem na tych plecach był tylko w tym kolorze. Okej, okay, więc to jest jedna rzecz, może to jest więcej, tak? To są dodatki tylko, a jak założę sukienkę, to będę wtedy dokładała, wiesz, może coś będzie pasowało, a coś będzie ja mniej pasowało. Muszę założyć. A, bo ja myślałam, że może to albo to, wiesz. Sylwestrowy dodatek. Proszę zobaczyć, jaki bling bling błyszczący super mega pasek ja sylwestrowy. Ja wyglądam, wiesz, mam wrażenie, że ja mam jakąś taką naleciałość papugi. Jak się coś świeci, to już jest fajne. Naprawdę? Ty? No? A to bym nie powiedziała. Ale jak chodzę po sklepie i coś się świeci, to zwracam moją uwagę, wtedy idę, zastanawiam się, o, ładne. 65 zł, proszę panią. A ta sukienka 150. Dobrze, zobaczmy co jeszcze, bo to czuję, że... Element dekoracyjny. Dejo, mamo! No proszę ja ciebie, powiem ci, że nie przypuszczałabym, że wybierzesz mi taki za 49 zł taki duży naszyjnik. No wiesz, bo tu z przodu tak jakoś czegoś brakowało. No. I sobie myślałam, że to by było okej. Okej, no dobra, jakby ja jestem tego bardzo ciekawa. Na razie jedyne, co mnie boli w oczy, to ten pasek, ale może się okazać, bo ja najpierw mamo, ten pasek zobaczyłam, wiesz, no ale taka długa, długa sukienka, no coś trzeba, coś do tego dołożyć. Dobrze, no to lecimy. Zakładam sukienkę. Proszę bardzo się spróbować się to zmieścić. Spróbować? O Jezu, ej, głowa mi nie przejdzie, bo mam perukę. Aha. Dobra. No, nie wiem co o tym myśleć, ale poczekaj, jeszcze pasek. Pasek is important. Oła. A właśnie, plecy. A, taką mam stalik. No nieważne, w każdym razie na plecach wycięcie fajne. Jak ja mam go założyć? Jak pani chciała założyć, by założyć? Ja nie umiem nic powiedzieć na ten temat. Proszę próbować założyć. A, teraz próbuję to na pasek. Nie, to trzeba powiedzieć mi, jak mam go założyć, no bo wiadomo, że jak go. No bardziej bym go na biodra jakoś tak spuściła. Tak, jakoś tak. No, tak. No to jest okej. Okej, dobra. To teraz naszyjnik. Ja myślę, że pasek niepotrzebny, samo to na górze będzie. Zdecydowanie łatwiej jest, jak się widzi, co się robi. Powiem ci tak, jakby nie mogę się skupić na sukience i na niczym, bo ten pasek mnie przeraża. Tak, no więc pasek nie pasuje, więc druga decyzja była lepsza. Więc sam pasek w sobie i tak bym go nie nosiła. W sensie w ogóle. Stylizacja z paskiem wydaje mi się, że dałabym jej 1, bo nie wyszłam tak nigdzie. Stylizacja bez paska. Nie miało być dwóch, albo jeden, albo drugi. Dobrze, no to ta sukienka jest taka też znowu elegancka, taka dzieninowa. Jakby ja się nie czuję, jakby mnie ktoś schował w tą taką, jak są te kiełbaski w takiej przezroczystej, takiej tego i ktoś w taką kiełbaskę, takie coś zawinął. Ja bym była jakimś serdelkiem i miała takie że się nie mogę ruszać, ale może to jest kwestia tego, że po prostu ja nie noszę takich obcisłych ciuchów. Mi się wydaje, że tak bym dała 4 za wygląd, bo wygląda to ładnie, szczególnie z tym, jakby to mi się bardzo podoba. I to wycięcie na plecach, fajnie, wszystko super, ale jakby przez to, że tutaj jakby no ona coś nie do końca jakoś pasuje, ja bym jej po prostu nie kupiła. Więc ta stylizacja ja oceniam ogólnie lepiej, ale to tylko po odjęciu tego paska. Jestem gotowa na trzecią stylizację. Trzecia stylizacja zawiera się w dwóch torbach. Okej. Okay. Ponieważ jest coś więcej niż tylko to, co się zakłada na skórę. Ooo, Pull&Bear. I zaczynam od rzeczy numer 1. To jest dodatek. Dodatek. Co to jest w ogóle? Paszka. Czekaj. Na zewnątrz jest napisane 49 zł. Powinnam to włożyć do drugiej akcesoria, torby. Akcesoria, tak, ale to jest opaska? Co to jest? Apaszka. Okej, okay. Ale mięciutka bardzo. Ja też coś nowego odkryłam, dlatego to wzięłam. No, to powiedziałeś na skórę. A to są wszystko rzeczy takie dodatkowe. Jak to? Czy nie? No, to jest? To są skórzane spodnie. Jasne. Ze ściągaczem i bojówki skórzane. Nie wiedziałam, że to są bojówki, ale to nic. Może bluzeczkę nie za bardzo pasuje. Nie patrzyłaś, co bierzesz? Patrzyłam, że biorę spodnie. Ale one mają kieszenie z boku, tu mają ściągacze, tu mają ściągacze. Ale są właśnie bardzo takie cool. No dobrze, no cool, no pomyślisz teraz, że nie patrzyłaś, co bierzesz. No ale patrzyłam, że one się bojówki nazywają, nie wiedziałam. Jeszcze jedna rzecz chyba. Jedna drobna rzecz. Wow. Dramat się zaczyna. Nie wierzę w to zaraz. Czy jest więcej rzeczy?
Tylko coś do odziania się. Czyli teraz mam założyć to tak, a potem i apaszkę. A to zakładam pod spodnie. Rozumiem, że spodnie na to idą, a nie to na spodnie. Tak myślę. Żadnej z tych rzeczy nie zakładałaś na siebie. Nie, nie zakładałam na siebie. Tak? I to nie jest, okej, okay, dobra, nie jest sylwester, nie, rozumiem, dobra. Zobaczę, ile to kosztuje, to świecidełko. A ty byś takie coś założyła, czy nie? Oczywiście. Chciałam to zobaczyć. A to proszę bardzo, jeszcze kurteczka. 89 zł, 150, czyli tyle samo, co ta sukienka. Wish me luck. I co teraz? A, teraz apaszka. Czy to ma być z przodu, czy z tyłu? Z przodu. Ale apaszka dopiero wtedy, kiedy założysz to. A, to poczekaj. To nie wyjść, to, przepraszam. To jest tylko jeszcze ten dodatek. Mam jeszcze kurtkę futrzaną. Wow, okej. Okay. Czyli poczekaj, czyli to są jakby oddzielne stylizacje? To jest jakby do wyjścia, żebyś miała w całości, że tak powiem. Bo to jest czyli tenka bluzeczka. No, więc no tak, tak. Myślałam, żeby ci jeszcze ubrać w miesiączkę. No. Że... Na twojej sylwetce wszystko wygląda dobrze, powiem ci. Nie, mamo, nie. Jakby powiem ci szczerze, że nigdy nie widziałam tak niedobranych rzeczy na nas. Okay, jakby żadna rzecz do siebie nie pasuje, żadna. Jakby skąd to się wzięło? Jakby czemu cekiny i skóra i futro i szalik jeszcze i to taki szalik. Tragedia, okej. Okay. Końcówka filmu jest najlepsza, słuchajcie. To jest najlepsza kreacja, jaką można byłoby zrobić. Wow. Chyba żadnej z tych rzeczy bym jakby nie kupiła. Może ewentualnie tą misiową kurtkę, taką samą. Zastanawiam się, czy da się coś zrobić z tym w ogóle na zasadzie. Tak wiesz, czy cokolwiek da się z tym zrobić. Ja bym to założyła jako opaskę. No nie mów. Jakby to nie działa. Znaczy opaska by to wygląda lepiej niż to jako szalik. Ale, dobra, podzielę to. Znaczy nie, może inaczej. Jeszcze raz wracam do pełnej... minus 1 na 5, do pełnej stylizacji wracam. Jest to 0 na 5. 0 na 5. Apaszka 0 na 5. Kurtka jest taka w miarę fajna, mięciutka, całkiem spoko. No nie podoba mi się do końca to, że jest taka tu. Ja bym jej raczej nie kupiła, ale damy 2, a może 3 na 5. Bluzka, jak jest przykryta i widać tylko kawałek, to dałabym jej 3. Nie. Myślałam, że może 2 na 5. Sam kolor jest ładny. W sensie taka brązowa, ładny kolor. Spodnie 2 na 5. Jakby, jakby wow. Sama bluzka naprawdę jak widać tylko trochę. Tak o, że tak se siądę i tak jest o. To ma ładny kolor. Próbuję to ratować, ale to jest najgorsza stylizacja, jaką widziałam w całym moim życiu. To jest komplement dla mnie. Ale powiem ci, że te pierwsze naprawdę było całkiem nieźle i tylko pewne rzeczy były nietrafione, ale całościowo wydaje mi się, że i tak się bardzo dobrze podjęłaś tego, bo nie znałaś tych sklepów, jestem pewna, i nie lubisz robić zakupów. Pewnie byłam już głodna. Wezmę wszystko, cokolwiek jeszcze przy kasie. Wow! Jest przy kasie, znaczy to na pewno ma jakiś sens. To może tak było. Wiesz co, ja chcę zobaczyć, jak ty w tym wyglądasz. Bo ty powiedziałeś, że ty byś to założyła. Teraz ty to zakładasz. Ta bluzeczka jest, uważam, że fajnie. No faktycznie na bardziej jakieś wyjście, no jakieś wyjście gdzieś. A to proszę bardzo, jeszcze kurteczka. Proszę, proszę. Na ile oceniamy? Bluzka mi nie pasuje, tylko faktem jest, że bluzka powinna być jakaś bardziej inna. No powiem ci, grubo jest, naprawdę. Się... Ale co, ta kurtka nie pasuje do tych spodni? Yes. Ona powiedziała yes. Wow, ej, Siri powiedziała, że pasuje. Siri powiedziała, że pasuje, dobra. No, to pasuje. No co ty? Bluzka nie pasuje. Więc jakby ty możesz tak chodzić, jeżeli chcesz, jeżeli ci się to podoba, ale dziękuję za podjęcie się i pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w każdą środę, a na kanale Beauty widzimy się w każdy piątek. Dziękuję pięknie za oglądanie i do zobaczenia.